Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w nie do końca nowej serii z gry o nazwie Lisa the Joyful. Lisa the Joyful jest bezpośrednim sequelem Lisy the Painful, którą nagrywałem około 2 lata temu na tym kanale, więc tylko starsi widzowie, weterani, będą wiedzieli, o czym właściwie mówię. Także jeśli nie oglądaliście nigdy Lisy the Painful na tym kanale, to proponowałbym wam najpierw zacząć od tego, zanim zabierzecie się za Joyful. Jako, że fabuła jest połączona i po prostu nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. No i to w sumie wszystko. Zaczynajmy. W końcu zabrałem się za ten sequel po latach. Gra stworzona przez Dinga Link. Brad! Jak ja cię dawno nie widziałem. O chłopie. Nie mogę wejść w menu. To jest trochę dziwne. Czy w tym worku są zwłoki? No to jest chyba jakiś flashback przed wydarzeniami z pierwszej części. Znaczy drugiej, bo Lisa the Painful nie jest pierwszą częścią tej całej serii. Zacząłem tak jakby od środka. Buddy. Obudź się. Ha? Dzisiaj nadszedł ten dzień. Jeśli kiedykolwiek coś mi się stanie, musisz być przygotowana. To nie będzie łatwe. Co się dzieje, Brad? Co jest w tej torbie? Ej, on wygląda jak ten koleś, który kierował ciężarówką w Lisie the Painful. Czy on jest martwy? Nie. Jeszcze nie. Na zewnątrz mamy bardzo niebezpieczny świat. Ludzie zawsze będą próbowali cię skrzywdzić. Nie ma dla ciebie żadnych sztuczek. Musisz być silna. Stanowcza. I zabójcza. To będzie najważniejsza lekcja, jakiej mogę cię nauczyć. Musisz stać się pusta. Musisz być w stanie odebrać życie natychmiast. Wiem, że będzie ciężko, ale obiecuję. Co? Co się stało? Gdzie jestem? Co jest, kurwa? Dziewczyna! Kiedy masz zabić mężczyznę. Hej, co się dzieje? Musisz być precyzyjna. Co wy robicie? Wbić ostrze prosto w szyję. Nie, what the fuck? Musisz wbić je głęboko. Nie słuchaj go! Przekręcić. On jest kurwa szalony! I wyciągnąć ostrze. Hej! Zabij, albo bądź zabita. Zrób to teraz, buddy. Moja córka nie będzie słaba. Musisz być silna. Uwolnić się. Proszę! Nie rób... To było szybkie. Dobrze. Następnym razem on nie będzie związany. Lisa Joyful. Okej. To był dobry wstęp. Korzystam tę chwilę, żeby napić się kawy. Nie musisz się popisywać. Pamiętaj o naszej umowie. On teraz jest mój. Nie chcę, by twoi mali przyjaciele wchodzili mi w drogę. Cóż, nie mogę niczego obiecać. Moje metody nie działają na nich. Ten Rando, czy wszystko z nim dobrze? Czy on wciąż jest w stanie ją ochronić?
Jeśli się o to martwisz, dlaczego nie ochronisz jej sam? A może się boisz? Heh, słaby starcze. Po prostu idź i zajmij się swoim małym zwierzątkiem. W porządku. I posłuchaj. Od tego momentu skończyliśmy. Ja nie wchodzę ci w drogę, a ty nie wchodzisz mi. Wszystko jedno. Jeśli wejdziesz mi w drogę, pokażę ci, jaki słaby jestem naprawdę. Lisa. Pomóż. Wait, what? Jesteśmy buddym? Stab. Execute. Brat ze sobą walczy. Nice. To było dosyć silne. No ale damage nie był na tyle wysoki, żeby było opłacalne. Bo widzę, że to nie kosztuje nas nic, a bije podobny damage. Biedny brat. Został totalnie zmutowany po tych wszystkich pigułkach z poprzedniej części. Hej. Odsuń się. Powiedziałem ci o tych tabletkach. I ty wciąż jesteś ciekawa. Ja... To nie ma znaczenia. Brat idzie ze mną. Dlaczego mu to wszystko robisz? Spójrz na niego. Mała dziewczyno. Jesteś teraz wolna. To nie jest zdrowe myśleć o przeszłości. Zabierz to ode mnie. W przeciwnym razie oszalejesz. Nie masz zamiaru mnie skrzywdzić? Nie. Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Nigdy nie chciałem. Ale nie popełnij błędu. Zrób jeden błąd. I ten świat rozerwie cię na strzępy. Witaj w piekle. Słoneczko. Kurwa, ten koleś zwariował. Z każdym spotkaniem on jest coraz bardziej poryty. Ale przynajmniej nie odciął nam kończyn, więc to jest na plus. O, możemy sprintować. Fajnie. Aha, dobra, tak się wskakiwało na górę. Już nie pamiętam. No tak, ale pamiętam, że ta gra miała problemy z płynnością, szczególnie przy nagrywaniu. Co jest cholernie dziwne, biorąc pod uwagę to, że jest RPG Maker. No i wymagania powinny być ujemne. No ale nic na to nie poradzę. To jest całe mnóstwo czerwonych masek. Czyli ogólnie jesteśmy dalej na terenach Armii Rando. Co to? Bieganie i skakanie. Przytrzymaj shift, żeby sprintować. Kiedy sprintujesz, możesz przeskakiwać wielkie przepaści. Ale bądź ostrożny. Kiedy się zestarzejesz, to jest dużo trudniejsze. Uważaj na kolana. Cash, money, Terionair. Czy to jest dalej wskazówka od Teriego? Czy on dalej żyje? Czy ja go nie zabiłem w poprzedniej części? Już nie pamiętam. Patrzcie wszyscy. To jest niesamowita buddy. Często się zastanawiałem, co jest bardziej prawdopodobne. Zobaczenie twojej malutkiej twarzy. Czy opłacenie moich rachunków. Ha!
Widzicie, przyjaciele. Opłaca się czekać. Tak jak tatuś zawsze mawiał. Kiedy mówimy o wyżerce królów, nie ma wstydu w jedzeniu resztek. Szczególnie, kiedy resztki są takie pyszne. Ha. Dobra. Wystarczy pieprzenia. Złapcie to mięso. Przestań. Ha? Zostaw ją samą. Proszę. O, cholera. To jest przerażający rando. I on nas błaga, żebyśmy przestali. Ha! Co za żart. Tak jak tatuś zawsze mawiał. Jesteś tylko tak silny, jak twój najgorszy dzień. Pozwól mi to powiedzieć. Ty masz naprawdę zły dzień, wielki chłopcze. Ha! On ma rację. Ja nie dam rady. Musimy uciekać. Nie tak szybko. To jest teraz świat Bolo. Nic mnie nie powstrzyma przed przejęciem złotych okazji. No, może poza mutantem, który was zwanshotuje. O mój. Uciekaj, teraz! To było szybkie. Szybko, tędy. Jakim cudem Rando wciąż żyje? Czy my go nie zabiliśmy jako brat? Wszystko dobrze? Oczywiście. Czy brat ci to zrobił? Nie martw się. Ja... wszystko ze mną dobrze. Hej. Nie bądź na niego zła. On po prostu próbował cię ochronić. Proszę. Usłyszałem już wystarczająco wiele. Sticky powiedział mi o tobie. Ach, Sticky. On cię nie skrzywdził, prawda? Ja naprawdę mu ufałem. Nie, on nigdy nic mi nie zrobił. On po prostu opowiedział mi całe mnóstwo historii. I wiele płakał. Ale on nigdy mnie nie dotknął. Rozumiem. To jest ta bestia. Musimy iść. Ja wciąż jestem dosyć słaby. Potrzebuję pomocy, przyjaciół. Buddy. Tak? Wiem, że niedawno się poznaliśmy. Ale chcę spokoju. Chcę rozwoju. Mam dość patrzeć na krew. Ty rozumiesz, że bez kobiety my wszyscy ludzie zginiemy. Wiem o tym. Dobrze. Chcę naprawić ten świat. I tylko ty możesz to zrobić. Ale potrzebujesz pomocy. Chcę, żebyś mi zaufała. No jeszcze nie wiem, czy mogę ci ufać. Nie znam cię. Ja rozumiem. Ale pomogę ci. Możesz pójść do swoich przyjaciół. Po prostu zostań za mną. Czy jesteś pewna? Jesteś ranny. Ja nie jestem. Ja... dobrze. Rando do ciebie dołączył. Również. Chciałem ci coś wręczyć. Dostaliśmy trochę racji Rando. O, pamiętam o tym. To było cholernie dobre. Bardzo dużo HP leczyło. I to... Red Skull Mask. No, nie wiem, po co mam maska. To cię zachowa w bezpieczeństwie. Mam nadzieję.
Co mogę to założyć? Optimize. What? Co to opcja? Nie, w opcjach nie ma nic ciekawego. Skilla. Fuck. Ale random ma dużo HP. O, mogę nosić maskę. To jest całkiem przydatne. Może dzięki temu nie będą nas atakowali randomowi kolesie, bo nas nie poznają, a przynajmniej naszej płci. Cholera! To było trudne. Jo, a szefie? Co? Spójrz. Co ty kurwa chcesz tym razem? O, kurwa, co do cholery? Rando! Mały pieprzony Rando! Przepuśćcie nas. Ja nie potrzebuję kłopotów. Ha? Twój głos. Teraz wiadomo, czemu on nigdy nie mówi. Proszę. Przepuśćcie nas. Myślisz, że jestem głupi? Nie patrzymy na ciebie w ten sposób, dupku. Przestań pieprzyć. To jest dziewczyna, koledzy. Złapcie ją. Okej, walka z jakimiś spoczyńcami. Let's go. Machine Gun Fists. Let's go. O Boże, to było piękne. Zaraz, Buddy jest zmęczona? Jakim cudem? Spróbuj go dobić, nie wiadomo ile on ma życia, ale może jest blisko śmierci. Skille. Fireball. Wow, jakie to jest broken. Tak jak sądziłem. Udało się go dobić. Buddy jest naprawdę blisko śmierci. Dobra. Uleczmy Buddy. O nie, stuna dostał. Ale dobra, skończył mu się, więc nie jest źle. O cholera, on przeżył. No to mamy problem. Jeśli wszyscy rzucą się na Buddy, to na... zginie. O mój Boże. Było naprawdę blisko. Dobra, Fireball. Proszę Buddy, zdąż się uleczyć. Uff, dobra. No to już powinniśmy wygrać. Stop? Nie, spróbujmy go dobić od razu. No, nieważne. A Rando ma stuna i nie może nic zrobić. God damn it. Buddy jest chyba oślepiona, bo ma jakąś ikonkę oka. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Ale chyba to wpływa na naszą celność. Dropkick? O! Kojarzę tę zdolność. Ktoś w naszej drużynie ją miał w poprzedniej części gry. Chyba ten koleś w czerwonej masce. Dobra, jeszcze tylko dwóch, damy radę. Come on. Jezu, jak to bije. Wytyfy. Stop. Execute. O, Jezu, zapomniałem o tym systemie. Nie pamiętam, jak to działało. Aha. No dobra, udało nam się zrobić combo. Klikając randomowe rzeczy. Powalczmy z kimś trudniejszym. Wrogowie coś upuścili. Perfumy. To chyba było do wskrzeszania. Ale nie pamiętam do końca. Wow, Buddy.
Gdzie ty się tego nauczyłaś? Od Brada. On nauczył mnie samoobronę. Co? On nigdy mi nic takiego nie pokazał. Ruszajmy dalej. Prawie dotarliśmy. Okej. What? Czy to jest cięta głowa mutanta? Jezu, to jest obrzydliwe, naprawdę. Wyjątkowo obrzydliwe. Kojarzy mi się z tym anime Parasite. Jest martwy. Co to jest? Wielki Lincoln. Co to jest? To jest granica pomiędzy zachodnim i wschodnim Olaf. Nazywa się List. Ci ludzie panują nad Olaf od góry do dołu. Oni panują nad terytoriami Olaf. A co z tobą? Nie widzę twojego imienia. Ja i moja armia zostaliśmy pozostawieni sami. Cóż, byliśmy. Myślę, że czasy się zmieniły. Teraz, kiedy tu jesteś... Buddy, czy wszystko dobrze? Tak, przepraszam. Ten moment, kiedy Buddy ma bardziej męski głos od Rando. O Jezu, nie wiem, jakie głosy im dawać. Nie pamiętam, jakie dawałem w poprzedniej części. Ruszajmy naprzód. Buddy? Tak? Ruszajmy, okej? Tak. Jesteśmy na miejscu. Całe mnóstwo gór. Jej, naprawdę przepięknie. O, nieważne, tam jest jakaś chata. Nawet dwie. Czyli nie zmarnowaliśmy czasu. Ruszajmy. Czy to ona? Kto tam jest? Hej. Wiele dni później. Nie sądzę, że powinniśmy mu mówić. Nie, musimy. To by go zniszczyło. Lepiej będzie, jeśli nie będzie wiedział. To nie ma znaczenia. On musi wiedzieć. On będzie wkurwiony. To nie jest gra. Próbujemy uratować świat. I utrzymywanie sekretów nie pomoże w niczym. To, czy go to skrzywdzi, czy nie, on ma prawo wiedzieć. Teraz go obudź. No dobra. Rando. Rando. Obudź się. Ach. Jezu, już zapomniałem, jaką zmasakrowaną miał twarz. Dzięki Bogu, nareszcie. Co ci się stało? Ktoś naprawdę ci dokopał. Buddy. Gdzie ona jest? Cóż, ona bez kitu jest petardą. Bardzo silna dziewczyna. To dobrze. Ale... musieliśmy jej dokopać i ją związać. Co? Nie możecie jej tego zrobić. Jaki ma to przekaz? Rando, ona zbyt wiele walczyła. Ona była tak agresywna. Ona nie jest więźniem. Jest naszą nadzieją, nie niewolnicą. To nie wszystko. Dale jest martwy. Zabiliśmy go. Co? Kiedy ona była związana, on... Cóż, to oczywiście nic takiego poważnego, ale on... Hej, nie ruszaj się. Jesteś naprawdę ranny. Twoje rany wciąż krwawią. Zejdźcie mi z drogi. Rando, przestań. Naprawimy to.
Proszę, po prostu odpocznij. Potrzebujemy cię w dobrej formie, wiesz o tym. Rando, proszę. Biedny Rando. Rando? Hello? Czy on umarł? Stracił przytomność. O, stary. Pozwólmy mu odpocząć. Na teraz spróbujmy naprawić sprawy z dziewczyną. Buddy. O, chodzę Rando. O, możemy sprintować. To jest przydatne, biorąc pod uwagę naszą już i tak cholernie małą prędkość. To ty. Czy ona naprawdę ich wszystkich zabiła? Oni są martwi. Oczywiście, że tak. Grubasowi udało się uciec. Czy oni ci cokolwiek zrobili? Czy cię skrzywdzili? Oni mnie związali i zamknęli w tym pokoju. To wszystko? Powiedziałam ci. To jest wszystko, czego ludzie chcą ode mnie. Nienawidzę tego. Odmawiam być zamkniętą w ten sposób. I tylko dlatego ich wszystkich zabiłaś. Oni o ciebie dbali. Czy znałeś tych mężczyzn? Czy to są przyjaciele, o których mówiłeś? Nie. Nie znam tych ludzi. Nie martwmy się już o moich przyjaciół. Teraz musimy martwić się o ciebie. Czy oni cię nie skrzywdzili? Tak. Ale wciąż jesteś w kiepskim stanie. Możemy tu odpocząć, aż ci się polepszy. A potem pójdziemy naprzód. Po co? Po prostu odpocznij. Ponieważ wkrótce oni wszyscy będą wiedzieli, z kim zadzierają. O, gramy dalej Rando, tylko że z przeszłości, jeśli się nie mylę. Chyba. Już nie pamiętam. Co to jest za dźwięk? Halo? To jest siostra Brada. Czyli my chyba nie gramy, Rando. Aha, i teraz jest Buddy. Czy jesteś gotowy, by się zabawić? Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Czyli to nie był Rando, to był ten psychol. Czy jesteś gotowy? Buddy. Co my robimy? Mam dość tych gier. Ta lista. Wiem, co mam zrobić. Jestem silna. Nie boję się. Jestem jedyną z mojego gatunku. Chcę rządzić, Olaf. Co? Chcę, żeby moje imię było na szczycie tej listy. Wszyscy muszą się mnie bać. Ale spójrz. Spójrz, co się stało. To twoja twarz. Te blizny na twoim ciele. Robienie tego wszystkiego tylko sprawi, że będziesz bardziej pokrzywdzona. Albo zabita. I życie w czyjejś klatce jest lepsze. To nie jest ból. Moje ciało. Ja niczego nie czuję. To jest moja głowa. Moje serce. To one bolą. Właśnie tego pragnę. Nie. Ty jesteś przyszłością. Nie możemy tego zaryzykować. Tracisz rozum. Rando. Zaczynasz przypominać mi o wielu ludziach. Ludzi, których zabiłam, albo byli wokół mnie. Buddy. Możesz siedzieć z tyłu i obserwować, jak to robię. Albo możesz do mnie dołączyć. Ale nie powstrzymasz mnie. Powrót czerwonego makaronu. Co ci się stało? Ona chyba brała tabletki i po prostu traci rozum. Wchodzisz w to? Czy nie?
Rando dołączył do Buddy. Buddy się obudziła. Aha, to my spaliśmy? To by było na tyle, jeśli chodzi o to wprowadzenie z Lisy the Joyful. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i że będziecie ze mną do końca tej drugiej serii, sequelu Lisy the Painful. Postaram się ukończyć tę grę jak najszybciej, aczkolwiek z tego co się orientuję, ta gra wychodzi długością podobnie do Tamashii, także powinienem je skończyć w tym samym czasie. Będę je nagrywał na zmianę. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale z Lisy the Joyful. Trzymajcie się, cześć. Ty tutaj, ta dzika bestia nie chce mnie zostawić. Zabiłbym go sam, ale porwałem sobie krocze, wspinając się na to drzewo. Więc pomóż mi, okej? Nope. Wow, mój przyjacielu, nie zostawię mnie samego. Cześć. Serio? Walczymy z psem? Boże, ta muzyka, to jest dobre. Okej, okay, egzekucja. Pies na nas...